Panie premierze, pani marszałek, panowie ministrowie, państwo parlamentarzyści, państwo weterani, kombatanci, panie generale, państwo oficerowie, a przede wszystkim państwo żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziś, przed chwilą, złożyliście przysięgę. Ślubowaliście wierność naszej ojczyźnie, ślubowaliście poświęcenie dla obrony naszej ojczyzny Polski. To ważne wydarzenie, to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu żołnierza. To uroczyste zobowiązanie na trwale wpisuje się w waszą służbę, w służbę Polsce, w zagwarantowanie bezpieczeństwa naszej ojczyźnie. Złożyliście przysięgę tu we Włodawie, ale złożyliście przysięgę również w roku szczególnym, w roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Jesteście spadkobiercami, ale także kontynuatorami tych wielu pokoleń naszych rodaków, którzy poświęcali własne życie, aby Polska była wolna, aby Polska była niepodległa. 100 lat temu Polska wybiła się na niepodległość. 155 lat temu wybuchło powstanie styczniowe. Gdyby nie powstanie styczniowe, gdyby nie ofiara krwi powstańców styczniowych, 100 lat temu nie byłoby niepodległej Polski. Waszym patronem jest bohater, major Hieronim Dekutowski, Zapora, cichociemny, żołnierz Armii Krajowej, ale również żołnierz wyklęty, żołnierz niezłomny. Bohater, który do końca walczył o wolność Polski, który nie godził się na okupację sowiecką, który został zamordowany przez komunistów. Człowiek, który był wybitnym dowódcą, który zawsze pamiętał o swoich żołnierzach. Kontynuujecie misję bohaterów, kontynuujecie misję również żołnierzy wojny obronnej roku 1939. Kontynuujecie misję tych wszystkich, którzy stali na straży bezpieczeństwa i wolności naszego kraju. Stanowicie piąty rodzaj sił zbrojnych, Wojska Obrony Terytorialnej, wojska najbliżej, najsilniej związane z lokalną społecznością. Waszym zadaniem jest służenie Polsce, jest wzmacnianie siły Polski, ale waszym zadaniem jest także służenie społecznościom lokalnym w sytuacjach kryzysowych. W sytuacjach, w których służby inne wymagają wsparcia od Wojska Polskiego. Ale ten piąty rodzaj sił zbrojnych, który stanowicie, jest także niezwykle ważny dla Wojska Polskiego. Ze względu na znajomość terenu, na znajomość społeczności lokalnej, to jest wielka wartość, która oby nie była konieczna do wykorzystania w sytuacji wojny, ale która w takiej sytuacji będzie wielką, ale to wielką wartością. Chciałbym też podziękować waszym najbliższym. Miałem zaszczyt wyróżnionym żołnierzom złożyć gratulacje oraz gratulacje państwa rodzinom. To rzeczywiście te codzienne wsparcie ze strony waszych rodzin to jest olbrzymi kapitał, z którego będziecie korzystali na co dzień. Życzę wam, aby wasza służba przynosiła wam satysfakcję, a jestem pewien tego, że wasza służba stanowi olbrzymią wartość dla Polski. Dziękuję.